Siemaneczko, tu Szakal z tej strony. Witam Was na moim kanale, witam w Quick Newsach. To jest druga część dzisiejszych szybkich wiadomości live i jedziemy z koksem. No teraz może będzie mniej ścinek, bo zatrzymałem. Cześć znowu, Piotr Raziński. Zajrzałem na materiał i przycięło końcówkę dźwiękowo, właśnie tylko z tego, podczas tego newsa, więc przeczytamy go jeszcze raz. Twórcy filmów na YouTube będą musieli wyraźnie oznaczać materiały promocyjne. Twórcy materiałów wideo w sieci YouTube zostaną zmuszeni do lepszego oznaczenia treści promocyjnych. Chce tego Advertising Standards Agency, według której coraz więcej znanych YouTuberów reklamuje odpłatnie pewne produkty w swoich filmach. Niestety większość z nich nie oznacza takiego materiału w żaden sposób, ewentualnie umieszczają krótką informację w podpisie wideo. Lokowanie produktów jest coraz popularniejsze wśród twórców filmów na YouTube. Reklamodawcy chętnie korzystają z usług YouTuberów ze względu na przywiązaną do nich widownię liczącą się z ich zdaniem. Niestety nadal oznaczenie treści sponsorowanych w filmach nie jest popularne. ASA postanowiła w końcu coś z tym problemem zrobić. Zwróciła uwagę na liczne oskarżenia widzów dotyczące ukrytych reklam ciasteczek Oreo, które kilka dużych kanałów miało otrzymać pieniądze za ciekawe przedstawienie tego produktu. Oznaczenie treści sponsorowanej znalazło się jedynie w kilku materiałach i to najczęściej w ukrytym podpisie, co według ASA wprowadziło użytkowników w błąd. Podobne akcje widać niezwykle często w przypadku YouTuberów nagrywających materiały z gier wideo. Poza zachwalaniem danej produkcji często dochodzą też ukryte reklamy akcesoriów dla graczy. Według Lindsay Taffy z ASA, firmy i vlogerzy powinni bardzo wyraźnie oznaczać, że mamy do czynienia z filmem promocyjnym jeszcze przed kliknięciem na wideo. Agencja ma przeglądać się popularnym kanałom na YouTube w razie potrzeby interweniować. Materiały, które nie będą zgodne z zaleceniami dotyczącymi reklamy w sieci, mogą zostać usunięte lub ukryte przed użytkownikami. A sama naciskać na właścicieli największej platformy filmów wideo w sieci, by ci nieco surowiej podchodzili do sprawy. Spojrzymy, jak to hula. Chyba hula, wszystko dobrze, lecimy dalej. BlackBerry płaci za oddanie iPhone'a. No trudno. Więcej monitorów 5K w przyszłym roku. Zobaczmy, co to. Podczas gdy monitory oraz telewizory 4K i Ultra HD schodzą na coraz niższe segmenty cenowe, za nimi podążają już produkty 5K, które przyjmują powoli rolę najwyższego standardu. Wygląda na to, że Apple i Dell nie będą długo z wyłącznością na ekrany 5K 5120x2880 pikseli, bo według nowych doniesień w przyszłym roku dołączą do nich kolejni producenci. Już teraz szereg producentów pracuje nad monitorami 5K do zastosowań komercyjnych, biznesowych, a także dla graczy. Wiemy już, że wśród nich są LG Display i Philips. Oba podmioty w 2015 roku zamierzają powiększyć swoje oferty na nowe produkty 5K. Samsung Electronics, który wciąż utrzymuje pozycję lidera rynku wyświetlaczy, także planuje na przyszły rok własny monitor 5K Ultra HD. Większość producentów wyświetlaczy, m.in. Optronics, jak donosi Digitimes, skupi się jednak na produkcji coraz większych konstrukcji 4K. Najprawdopodobniej o palmę pierwszeństwa na rynku monitorów 5K w przyszłym roku walczyć będzie LG Display oraz Samsung Electronics, czyli Norma. Obecnie przewiduje się, że do końca bieżącego roku na rynek wejdzie łącznie 136 milionów monitorów. Ale masakra. W przyszłym ma nastąpić nieznaczny spadek do 132 milionów, a w roku 2016 do 128 milionów. Ja pierdyka. Ma to być rzekomo skutek spadkowych trendów sprzedaży stacjonarnych komputerów osobistych. Warto przy okazji zauważyć, że dziś najpopularniejsze monitory mają przekątną 20,5 cala, stanowią aż 40% wszystkich wprowadzonych na rynek egzemplarzy. To o czym my gadamy? Jak Full HD nie jest standardem. No chociaż nie, 21,5 cala to już może być Full HD. I wtedy jest malusieńka plamka, wypas, nie? Według mnie Full HD to max 24 cale, max, bo i tak już jest duża plamka. Jak ktoś kupuje 27-calowy monitor i ma Full HD, to po prostu plamka dla mnie jak kostka w Minecraft. Już dla mnie za dużo. Chyba, że daleko siedzisz, no to spoko, wtedy ci się zmniejsza wraz z większą odległością. Równo po 15% stanowią konstrukcje z ekranami o przekątnej 19,5 razy 23,6 cala. To by było na tyle z tym newsikiem. No i znowu leży. No co za Twitch? Masakra jakaś. No ale się nagrywa, mam nadzieję, to będzie później widać. Siemaneczko, tu Szakal z tej strony. Witam Was na moim kanale w kolejnej, trzeciej części Quick Newsów, bo jeden był krótki. Coś nam rwie z Twitch, nie stream nam się rwie na Twitchu. Lecimy dalej.
Wartość 11-Bit Studios wzrosła czterokrotnie. 11-Bit Studios, twórcy niedawno wydanej gry This War of Mine, mają ostatnio sporo powodów do radości. Jakiś czas temu media obiegła informacja o znakomitych wynikach sprzedaży ostatniej produkcji, której koszty zwróciły się w ciągu 2 dni, a potem wszyscy zachwalali studio za bardzo dobre posunięcie na rzecz walki z piractwem. Jak widać, działania te bezpośrednio przełożyły się na wzrost wartości spółki. Jest ona notowana na rynku New Connect, skupiającym mniejsze firmy, a w ciągu ostatnich 2 tygodni ceny jej akcji wzrosła 4-krotnie. Pięknie, co? Inwestorzy, kupować akcje! Zobaczcie, masakra. Bardzo się cieszę, gratulacje. Philips 231P4QUPES, monitor z USB 3.0. Philips wprowadza na polski rynek nowy model 23-calowego monitora z interfejsem USB, który po podpięciu do komputera może stać się jednocześnie stacją dokującą. W modelu tym zastosowano matrycę typu IPS, czyli in-plane switching. No tak, Twitch coś leci w kulki, najwyraźniej. I zobaczmy, co on tutaj, no, ładnie wygląda. Taki zwykły Philips. Lecimy dalej. Fritz Powerline 1000E Adapter Powerline AVM zaprezentował najszybszy według producenta adapter Powerline na rynku Fritz Powerline 1000E. Sprzęt ma oferować przepustowość rzędu 1200 MS z gniazdka elektrycznego, dzięki czemu ma się nadawać idealnie między innymi do strumieniowania materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości lub korzystania z dysków sieciowych. Produkt ma się charakteryzować także dużym zasięgiem oraz wysoką stabilnością połączenia. No proszę. Czarny piątek w Originie w sklepie EA. Z okazji zbliżającego się Czarnego Piątku rozpoczynają się różnego rodzaju wyprzedaże. Nie inaczej jest ze sklepami cyfrowej dystrybucji, które oferują gry w niższych promocyjnych cenach. Swoją ofertę zdążył już przedstawić Origin należący do koncernu Electronic Arts, w którym można kupić po obniżkach takie produkcje jak Battlefield 4, Crysis 3, Far Cry 3, Need for Speed Rivals, Titanfall czy wybrane odsłony z serii Assassin's Creed. Zajrzymy? Znaczy ja nie znalazłem nic ciekawego. Battlefield 4 Plus Premium 119, Need for Speed Rivals 29, Titanfall 59, był tańszy. Titanfall był do 20 coś, a ten dodatek był około 60. SimCity kompletna edycja 64, Crysis 3 27, Plants vs. Zombies Garden Warfare 53, Mass Effect Trilogia 49, chyba kupiłem ją taniej. Far Cry 3 14, o to jest fajna cena. Far Cry 3 Blood Dragon 13, znaczy tu 15, 14,97, 13,72, Assassin's Creed 3, 14,97, Assassin's Creed 2, 9,97, Alice Madness Eternals 7,29, Rayman Origins 4,97, Saboteur 7,25, Splinter Cell Conviction 7,47, Kingdoms of Amalur Reckoning 7,25 i Spore 7,25. Tak to wygląda, możecie sobie zajrzeć na rodzinę, popatrzeć. Lecimy dalej. PlayStation 4. Sony ma nadzieję na bardzo długi cykl życia swojej konsoli. Życzę szczęścia. Fantex TC14S i TC12LS, układy chłodzenia z CPU. Wyglądają? Ciekawie. Firma Fantex zapowiedziała wprowadzenie do sprzedaży 2 kolejnych modeli układów chłodzenia procesorów. Obie konstrukcje raczej nie należą do najwydajniejszych, ale za to sprawdzą się w konkretnych zastosowaniach. Jeden z nich oznaczony jako PHTC14S charakteryzuje się małą szerokością, a drugi jest przeznaczony dla zestawów wymagających niskiego radiatora. O, taki wąziutki bardzo. No ciekawe. Model PHTC14S to konstrukcja dwuwieżowa, która jest węższą wersją znanego już układu PHTC14PE. Według twórców takie rozwiązanie ma być przede wszystkim przydatne w przypadku zastosowania wysokich radiatorów do pamięci RAM. Wentylator użyty w zestawie to model... No wreszcie producenci się trochę ogarnęli. Chociaż niektórzy mają wycinki specjalne. To model 144 mm PHF140HP2 typu Slim z funkcją PWM, który może pracować z prędkością obrotową 500-1600 RPM, generując przy tym przepływ powietrza na poziomie 16,8 CFM oraz hałas 25,3 dB. O transport ciepła z procesora do radiatora dba 6 niklowanych rurek cieplnych o średnicy 6 mm, całość ma 16 cm wysokości i 7,2 cm szerokości. Także fajnie wygląda, a tutaj taki płaszczak. PHTC14 został przystosowany do obsługi procesorów z podstawką, no do wszystkich. Model ten jest objęty 5-letnią gwarancją, a jego cena sugerowana wyniesie $49.99. Drugim układem, który również trafi do sprzedaży w grudniu, jest model Fantex PHTC12LS. Jego przeznaczenie są małe komputery klasy HTPC, dlatego na przykład do Ravena, nie? Dlatego jest to konstrukcja niskoprofilowa w wysokości 7,4 cm. Całość składa się z radiatora, wentylatora 120 mm, PHF120MP, PWM500, 1800 RPM, 53,3 CFM i maksymalnie 25 dB oraz 6 niklowanych ciepłowodów o średnicy 6 mm. No to podobnie jak tam, nie? Obsługiwane podstawki procesorów
gwarancja i termin wprowadzenia do sprzedaży pozostaje taki sam jak u poprzednika, natomiast cena sugerowana jest trochę niższa i wynosi 39,99 dolarów. No dlatego, że jest tylko jedna wieża położona, a nie dwie. Steam Exploration Sale, tydzień promocji. No zaczęła się promocja 26, dwa dni temu, już się pojawiła. Jakie mamy gry? Czy coś widać? O, promocji 48 godziny. Counter Strike, Goat Simulator, Company of Heroes, Don't Starve, Long Dark, Evil Within, Civilization Beyond Earth, Watch Dogs, Lords of the Fallen. Promocje 24 godziny, Dead Island, Riptide, Battle Block Theater, FTL, Injustice, Gods Among Us, Age of Mythology, Extended Edition, Sins of Solar Empire, Rebellion, The Stanley Parable, Wargame Red Dragon, Vanishing of Ethan Carter i Wolf Among Us. A zaglądajcie, patrzcie, co tam się nowego dzieje. O, fajny newsik. Na świecie są już ponad 3 miliardy internautów, czyli nas. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, czyli ITU, opublikował raport na temat światowego korzystania z internetu. Główną informacją, jaką można z niego wyczytać, jest liczba wszystkich internetów, ale także sporządzona dość szczegółowo analizę na temat rozpowszechnienia się sieci i ranking najlepiej rozwiniętych krajów pod względem technologii informacyjnych. Polska zajęła w nim zaszczytne 44 miejsce, a podium należy odpowiednio do Danii, Korei Południowej i Szwecji. Łącznie zostało w nim uwzględnionych 166 państw. No to nie jesteśmy na takim szarym końcu zadupiu. Oprócz tego, że z zaprezentowanych danych wynika, że w ciągu ostatniego roku liczba internautów wzrosła o 6,6%, tym samym przekraczając barierę 3 miliardów osób. Jeszcze większe wrażenie robi fakt, że w ciągu 5 lat w krajach rozwijających się liczba użytkowników internetu prawie się podwoiła. Jak zauważyła ITU, jest to ogromny sukces, ponieważ dostęp do sieci w biedniejszych krajach pozwala na polepszenie jakości życia osób pozbawionych praw obywatelskich czy niepełnosprawnych. Jednakże organizacja przypomina też, że skoro 3 miliardy ludzi ma dostęp do internetu, na świecie wciąż pozostaje 4,3 miliarda osób, które nie mogą z niego korzystać, a 90% z nich pochodzi właśnie z krajów rozwijających się. Dlatego też duże nadzieje przekłada się w projekty takie jak Google Loon czy SpaceX. W raporcie zwrócono też uwagę na to, że coraz więcej osób posiada telefony komórkowe i często wykorzystuje je do przeglądania zasobów internetu. Według ITU pod koniec tego roku liczba abonentów sięgnie 7 miliardów, czyli średnio jedna komórka będzie przypadała na jednego człowieka. Mimo to analitycy zwrócili również uwagę na obecność miejsc w ogóle nieobjętych zasięgiem. Aby temu zaradzić, ITU przygotował projekt, który zakłada wykorzystanie ONZ-owskich środków na połączenie sieci z siecią kolejne 1,5 miliarda ludzi. Jeżeli zostanie on przeforsowany, według zapowiedzi całość będzie zrealizowana do 2020 roku. Pełny raport można znaleźć tutaj. Ale cięcia. Masakr. No, idziemy czy nie idziemy? Działa czy nie działa? Jesteśmy z powrotem na linii? Wow! Znowu się zerwało. Hardcore dzisiaj. Mówiłem o linku ostatnim, że można znaleźć tutaj, czyli ITU, INT i tak dalej. Tak, lecimy dalej. 4 monitory AOC serii G dla graczy. Firma AOC przedstawiła serię G monitorów, załoga G i stanie u drzwi załoga G. Monitorów przeznaczonych przede wszystkim dla graczy. W skład serii wchodzą 3 konstrukcje 24-calowe i jedna 27-calowa. Wszystkie łączy rozdzielczość 1080p, częstotliwość odświeżenia 160 Hz, czas reakcji wynoszący 1 milisekundy, przypominam G2G, czyli Gray to Gray, a także funkcja iCare odpowiadająca za automatyczną regulację podświetlenia matrycy zależnie od oświetlenia w pomieszczeniu. Tja, ale tak w każdym miejscu matrycy będzie tak samo? Panel T, marzenie. Dla najbardziej wymagających graczy firma AOC przygotowała 24-calowy model G2460PG. No, czyli ten, który mieliśmy na kanale. Zapewniający obsługę techniki DigiSync. Odpowiada on za synchronizację częstotliwości odświeżenia obrazu w monitorze z obrazem generowanym przez zgodną kartę graficzną. Dzięki temu... Zgodną? Uwaga! Dzięki temu eliminowane są nieprzyjemne dla oczu efekty rywania opóźnień oraz zacięć obrazu. AOC ma też 27-calowy model G2770PQU. Dzięki kompletowi funkcji ergonomicznych użytkownik ma dużą swobodę w ustawieniu położenia ekrana, a dodatkowy interfejs MHL umożliwia podpięcie urządzenia przenośnego takiego jak smartfona czy tableta. W skład nowej serii wchodzą też monitory G2460PQU łamane na BR oraz G2460FQ. Życzony monitor stworzono z myślą o graczach z mniej zasobnym portfelem, jest on najtańszy z całej czwórki. No teraz już powinno iść, bo idzie 5000, to jakoś tam idzie, zgubionych klatek 0, więc powinno teraz iść dobrze. Nie wiem, jak długo będziemy tak w takim stanie. No Twitch coś siada.
Matryca ten oczywiście i tak dalej, no, odwracany tutaj z czerwonym jakimś dodatkiem, matryca ten, o, kontrast, no, bo sobie pooglądać. Obrazki możemy zobaczyć, a moja myszka robi pi, pi, pi. Ciekawe, czy by chciała. A, dobra. Kto i kiedy logował się na twoje konto Google? No spoko. Google udostępniło nową funkcję ochrony kont użytkowników, dzięki której możliwe jest podejrzenie dokładnej historii logowania z ostatnich 28 dni. Funkcja ta dostępna jest w panelu urządzenia i aktywność i może z niej korzystać każdy, kto ma aktywne konto Google. Albo kogoś innego? Po prostu jak z różnych urządzeń się logowałeś, możesz zobaczyć z czego, kiedy się logowałeś i tak dalej. No, to sobie pooglądać, jak będziecie chcieli. Tumblr. Liderem wzrostu Facebook w tyle. Facebook może i ma 1,3 miliarda użytkowników i pozostaje największym na świecie serwisem społecznościowym, ale wygląda na to, że jego dominacja doszła do pewnego punktu, a konkretnie nasycenia rynku. Z najnowszych danych Global Web Index wynika, że najszybciej rozwijającym się serwisem społecznościowym jest obecnie Tumblr. No, Pinterest też nie taki słaby. Instagram za nim daleko, LinkedIn daleko, Twitter słabo, YouTube słabo, Google słabo, Facebook. Ja, jakieś inne to nie wiadomo. No to by było na tyle. Lecimy dalej. Tablet z systemem Windows 8.1 za $60. To nas interesuje. Linshoft i8. 8 rdzeni typowy kształt. To chyba telefon, smartfon, więc też nas nie interesuje. Kolejny troll tygodnia. Ubisoft przeprasza za Assassin's Creed Unity i oferuje DLC oraz gry za darmo. Tak samo popsute? Gra słabo działa. No to co zrobić? Poprawić? O nie, dam DLC, które też będzie słabo działać, bo przecież gra słabo działa. Może się ktoś do tego ukłoni. Nie wiem, ja bym to naprawił, jakbym był szefem, znaczy nie szefem, tylko, no ale wiadomo o kogo chodzi. Producentem. Firma Ubisoft po fali krytyki, jaka spadła na nią za pokaźną ilość błędów w grze ACUU, postanowiła wystosować chyba oczekiwane oświadczenie. O, przepraszam za wprowadzenie... Niniejszym Ubisoft, może tak zrobimy, przeprasza za wprowadzenie na rynek gry pełnej błędów i problematycznej w działaniu. W formie przeprosin Ubisoft chce zaoferować dodatek rozszerzający do gry za darmo dla wszystkich, ale także darmowy gry dla tych osób, które Unity kupiły w wersji Gold Edition, czyli jak kupiłeś z dodatkiem. Janis Malat, iż szef Ubisoft Montreal i Ubisoft Toronto w oświadczeniu pisze: niestety na starcie ogólna jakość gry przyćmiona została przez błędy i niespodziany problem techniczny. Niespodziane? Niespodziewane? Niespodziane. Nie znam takiego słowa. Nie często się go chyba używa. Chcę szczerze przeprosić w imieniu Ubisoftu oraz całej ekipy Assassin's Creed. Te problemy utrudniły wam cieszenie się z gry oraz uniemożliwiły uzyskanie w pełni doświadczeń z jej pełnego potencjału. ACU z pewnością jest jednym z najboleśniejszych problemów firmy Ubisoft. Tuż po uruchomieniu jej sprzedaży internet zaczęły zalewać doniesienia o różnorakich problemach z graniem, czasem o śmiesznych wypadkach, problemach z wydajnością itd. Nowa gra dla twórców była sporym wyzwaniem. Na jej potrzeby powstał zupełnie nowy silnik, który umożliwia prezentowanie nawet setek NPC-ów, non-player character. W pojedynczej scenie, co wymaga ogromnej mocy obliczeniowej zarówno ze strony CPU, jak i GPU. Być może z winy zarządu Ubisoft rynkowy debiut Assassin's Creed Unity miał miejsce wcześniej niż powinien i twórcy mieli czas na dopracowanie gry i wyeliminowanie wielu błędów. Ubisoft obecnie skupia się na poprawkach do gry, ale aby poprawić nastroje, graczom dodatkowo zmierza zaoferować im naprawdę zaskakujące prezenty. Przede wszystkim zapowiedziany jest dodatek DLC Assassin's Creed United Dead Kings. Dostępny będzie całkowicie za darmo dla każdego gracza bez wyjątków. Posiadacze Season Pass oraz Assassin's Creed United Gold Edition firma Ubisoft dodatkowo otrzymają jedną pełną wersję gry. Do wyboru będą nie starsze tytuły z niższych segmentów, ale gry z najwyższej półki, a w tym nowości Far Cry 4 The Crew Just Dance 2015, Assassin's Creed 4 Black Flag, Watch Dogs oraz Rayman Legends. Być może poza poprawkami do gry Assassin's Creed Unity oraz prezentami ktoś w Ubisoftie u innych wydawców gier powinien zastanowić się nad strategiami biznesowymi, których skutkiem bywają właśnie niedopracowane gry. No, chyba tak. Asus ZenBook UX305 Ultrabook Score M. Asus przygotował nowy model Ultrabooka o nazwie ZenBook UX305. Tak przyjemnie, przynajmniej, wynika z danych FCC, które udało się wychwycić przez media. Przekazanie urządzenia do FCC w celu uzyskania odpowiednich certyfikatów z reguły oznacza, że na rynek trafimy już niebawem. Fajnie. AMD Radeon R9 390X, nieoficjalne wyniki wydajności. Chętnie spojrzymy. Gdzie jesteś? Tu? No chyba kwisz, ale to chyba jakieś SLI, przepraszam, dobrze, to lepsze, no to dobrze, bo już myślałem, że to
Okej, to czytamy. W sieci pojawiły się nieoficjalne wyniki wydajności i poboru energii karty graficznej AMD Radeon R9390X. No, może. Tylko, że twórcy Wieśka nie przepraszają, więc nie wiem, z kogo przykład wzięli. Produkt miałby być wydajniejszy, miałby, może będzie, niż GeForce GTX 980 przy tylko nieco wyższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. No cóż, lepsze to i wyższe, wiadomo. Wyniki wskazują, że nie powinniśmy spodziewać się przełomu, ale i tak jest całkiem dobrze. Chiński portal ChipHell słynie z publikacji wyników wydajności sprzętu, które nie miał jeszcze premiery. Jeden z użytkowników serwisu udostępnił wykresy wydajności, na których znalazł się układ oznaczony jako Captain Jack. Sparrow. Ma być to Radeon R9390X, który został przetestowany na kilkunastu produkcjach, a średnia z otrzymanych wyników znalazła się w wykresie. AMD Radeon R9390X ma być o 16% wydajniejszy niż GeForce 980 i około 30% szybszy niż swój poprzednik Radeon R9290X. Porównanie zostało wykonane w odniesieniu do układów o standardowym traktowaniu zalecanym przez producenta. Warto zauważyć, że w przypadku testów wybrano maksymalnie dostępne w danej grze ustawienia, więc wyniki wyglądają całkiem przyzwoicie. No, całkiem przyzwoicie. Użytkownik portalu ChipHell przyjrzał się też poborowi energii. Uzyskano wyniki także jest średnią z testów w kilku grach. Konfiguracja z kartą AMD R9390X na pokładzie pobierała z gniazdka 197 W. Nieźle. Czyli wyraźnie mniej niż model, niż z modelem R9290X. Captain Jack zbliżył się do konstrukcji Nvidia, choć te nadal mają górować nad produktem firmy Sunnyvale. W sieci pojawił się też już głosy, że wzrost wydajności jest nieco mniejszy niż oczekiwano. Oczywiście uśrednione 16% przewagi nad konkurentem to sporo, ale musimy pamiętać, że Nvidia na pewno na produkt czerwonych odpowie. Niemniej czekamy na dalszy rozwój wypadków i pierwsze oficjalne testy nowego Radeona. No bardzo fajnie. Jak 290X jest tutaj. No. A tutaj jest Captain Jack. To całkiem nieźle. Dobra, lecimy dalej. No, to prawda. Zrób to z Lenovo, znamy zwycięzcę konkursu. No to fajnie. Kto wchodzi, brał udział, niech sobie wejdzie i poczyta. Amazon Fire Phone, cena obniżona. No, dzięki. Nas tutaj interesuje. Twitter Offers, nowa usługa portalu. Niedawno informowaliśmy o planach Twittera dotyczących zmian w ogólnej formule serwisu. Wygląda jednak na to, że to jeszcze nie wszystko, ponieważ twórcy zapowiedzieli wprowadzenie nowej usługi Twitter Offers, która ma być próbą zmonetyzowania dotychczasowej popularności portalu, dotychczas przynoszącego dość marne zyski. Możliwe, że tym razem się uda, ponieważ usługa ma szansę zyskać spore zainteresowanie, o ile zostanie odpowiednio zaimplementowana i zdobędzie przychylność partnerów. Na razie zapowiedziano jej testy w USA, a docelowo ma ona być dostępna dla wszystkich użytkowników w 2015 roku. Kogo interesuje, niech wskakuje. HP Slide nas nie kręci. Acer B326HK, specyfikacja monitora 4K. Zajrzyjmy. Acer zaprezentował 32-calowy monitor B326HK z panelem 4K. Produkt został wyposażony w identyczną matrycę co w konstrukcji BL3201PT firmy Benku. Urządzenie wycenione jest przez tajwańską firmę na około 1000 dolarów i już jest dostępne w wybranych sklepach z elektroniką. Rzeczony Acer oferuje 32-calowy ekran rozdzielczości 3840x2160 pixów. Producent zastosował matrycę AHVA z podświetleniem LED. Urządzenie jest w stanie wyświetlić maksymalnie 1,07 miliarda kolorów. Czas reakcji matrycy 6 milisekund G2G oczywiście. Typowy kontrast to 1000 do 1, dynamiczny jakieś, nie wiem, 100 milionów czy ileś, aż normalnie policzę, raz, dwa, trzy, no 100 milionów, a jasność równa 350. Produkt oferuje bardzo dobre kąty widzenia na poziomie 178 stopni, na pokładzie znalazł się szereg złączy, wśród których znajdziemy DVI, DisplayPort, HDMI z MHL oraz gniazdo USB 3. Monitor wyposażony został ponadto w dwa głośniki. Producent twierdzi, że sprzęt świetnie sprawdzi się podczas pracy w biurze i laboratorium. Dodatkowo model ma pobierać stosunkowo mało energii elektrycznej. Oczywiście największą przeszkodą jest cena, która, jak już wcześniej wspomnieliśmy, wynosi około 1000 baksów. Nie, jeszcze nie widziałem minusa w koszulce anty-Ubisoft. GoPro wprowadzi do sprzedaży własne drony. Firma GoPro jest obecnie na rynku zaledwie od 10 lat, a już zdążyła całkowicie go zdominować i stała się obecnie standardem wśród kamer sportowych. Co prawda procent ten ma dość liczną konkurencję, ale zazwyczaj jedynym argumentem jest niższa cena, ponieważ pod względem możliwości najczęściej nie może się narównać konstrukcji Amerykanów.
Tak silna pozycja spowodowała wysyp różnorodnych akcesoriów współpracujących z kamerkami GoPro. Wśród nich zaczęły również pojawiać się drony, dlatego firma zdecydowała się wprowadzić tego typu sprzęt również do swojej własnej oferty. No to fajnie. Branża muzyczna w Wielkiej Brytanii domaga się podatku od kopiowania treści. Kilka organizacji związanych z branżą muzyczną domaga się rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii wniosku o przeanalizowanie wprowadzonego niedawno prawa dodającego konsumentom możliwość tworzenia własnych użytych kopii zakupionej muzyki. Grupa ta twierdzi, że aby nowy system działał uczciwie, to obywatel najpierw powinien zacząć płacić nowy podatek. To bardzo ciekawe, ale chyba nie zaczął. Nvidia Shield Tablet, promocja na czarny piątek. Interesuje nas tablet. Sony płaci za nieuczciwą reklamę PS Vita. Poczytajcie sobie. Google może zostać podzielone. O to ostatnio czytaliśmy o tym w poprzedniej części. Zajrzyjmy tutaj. Parlament Europejski przegłosował projekt, który zakłada rozdzielenie wyszukiwarek z innych usług komercyjnych. W wytycznych dla Komisji Europejskiej nie ma jednoznacznego stwierdzenia, że chodzi o firmę Google, ale wypowiedzi polityków na to wskazują. Taki krok miałby pozwolić na wzmocnienie konkurencji na rynku. W razie nie podporządkowania się decyzji usługi firmy z Mountain View mogłaby zniknąć z Europy. Yeah. Deleted link. No niestety tu linków nie. Ja nie będę tu teraz klikał w linki, więc mi nie przysyłaj, bo ja czytam newsy. Lecimy z tymi newsami, które tu mam. Potem sobie obejrzymy, więc może napisz mi na maila. O, dobra. Carbon Sparkle 5 to nas interesuje. O. Intel szykuje 9 układów SoC Xeon D. Kilka tygodni temu zapowiadał nową platformę Xeon D, która składać ma się z wysokowydajnych 14-nanometrowych układów SoC, system on chip, opartych na architekturze Broadwell. W rzeczywistości do tej pory procesory te znane były pod nazwą Broadwell DE. Takie trochę z Niemiec. Intel coraz śmielej dokonuje dywersyfikacji swoich serii produktowych, co mogą zaobserwować chociażby w przypadku prezentacji układów Core M. Teraz Intel czyni dokładnie taki sam podział oferty wraz z procesorami Xeon D, które mają być po prostu Xeonami o zmniejszonym poborze mocy. Microsoft zapłaci 140 milionów dolarów kary za unikanie płacenia podatków w Chinach. Microsoft musi zapłacić prawie 140 milionów dolarów kary w Chinach. Firma z Redmond miała zostać oskarżona przez chińskie władze o uchylenie się od podatków. Dodatkowo już zaplanowane zostały kolejne opłaty karne, które Microsoft miałby zapłacić w najbliższej przyszłości. Przedstawiciele jednego z największych przedsiębiorstw na świecie nie potwierdzili tych informacji. Meizu, smartfon nas interesuje. Producenci podgłównych nie będą już walczyć ceną. To może być news tygodnia. Producenci płyt głównych mają w przyszłym roku zaprzestać wojny cenowej. Naprawdę? Raj na ziemi. Dla wszystkich pecetowych geeków. Marża brutto spadła do takiego poziomu, że dla wielu firm sprzedaż swoich produktów przestaje być dochodowa. Według portalu DigiTimes nie powinna powtórzyć się sytuacja z tego roku, kiedy to takie firmy jak Asus czy Gigabyte cięły ceny, by dobić do zakładanych 22 milionów sprzedanych urządzeń. Mijający rok nie był najgorszy dla największych producentów płyt głównych, którzy jednak musieli zdecydowanie walczyć o swoją rynkową pozycję. Asus wprowadził do tej pory na rynek 22 miliony urządzeń, a jego całkiem dobry wynik został osiągnięty oczywiście kosztem mniejszej konkurencji. Najbardziej ucierpieć miały firmy ASRock i MSI, które mają porzucić politykę ustalenia agresywnych cen. W ich przypadku produkcja przestaje być opłacalna, więc zahamują spadek cen nawet kosztem liczby dostarczonych konstrukcji. I bardzo dobrze. Wyrównają się ceny i każdy będzie wybierał wedle własnych kryteriów, a nie będzie wsadzał ludziom do głowy z dupy tekst najlepszy stosunek ceny do jakości. Obudźcie się niektórzy. Nieco inaczej wygląda sytuacja Gigabyte. Firma zajmuje obecnie drugie miejsce wśród producentów płyt głównych i coraz mocniej stawia na sprzedaż modeli z wysokiej półki cenowej. To przede wszystkim ten segment ma być promowany. W przypadku tańszych modeli nie powinniśmy raczej spodziewać się obniżek cen czy większych kampanii marketingowych. Problem mogą mieć przede wszystkim mniejsi chińscy producenci płyt głównych. Według DigiTimes z rynku mogą zniknąć takie firmy jak Jewel, Topstar, Jetway, M1, a Colorful, Onda oraz Maxum nie będą w stanie walczyć cenowo z największymi przedsiębiorstwami. Udział tych przedsiębiorstw z roku na rok coraz bardziej się zmniejsza. Znacie te firmy? Jak one są tylko na rynku chińskim, to jakby regulacje rynku chińskiego je załatwią, albo nie, to jakby w skali światowej nie ma znaczenia. Colorfula znam i Colorful, jak czytałem wcześniej, ma się połączyć z Chaintechiem czy coś takiego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Decyzja Wielkiej Czwórki producentów rynku płyt głównych podyktowana jest także wewnętrzną konkurencją. Trzeba pamiętać, że wszystkie firmy oferują swoje produkty stworzone z myślą o kilku platformach, a będzie ich jeszcze więcej. To oczywiście oznacza wzrost kosztów, więc dążenie do zwiększenia marży brutto ma być niezwykle ważne. No, zobaczymy. Ciekawy jestem, co z tego będzie. No dobra, zobaczmy, jak wygląda sprawa newsów. Czy coś się pojawiło nowego? O, jest coś nowego. Dużo newsów. Jedziemy. Gigantyczny wzrost zainteresowania telewizorami 4K.
Rynek telewizorów Ultra HD rośnie niezwykle szybko. Jest to możliwe dzięki zwiększonej konkurencji i obniżeniu cen. Co ciekawe, na wyniki nie wpływa nawet słaba dostępność materiałów nadawanych w rozdzielczości 4K. Firma, która radzi sobie najlepiej na tym rynku, jest Samsung. Display Search opublikowało nowy raport dotyczący światowej sprzedaży telewizorów UHD. Wynika z niego, że rynek całkiem dobrze przyjął nową technologię i choć nadal daleko jest do tego, by 4K stało się standardem, no jeszcze parę ładnych lat. Przypominam, 27,5 cala, większość tych, 40% tych, nie większość, 40% monitorów, a tutaj akurat telewizory, wiadomo. Toroczne wzrosty są obiecujące. W trzecim kwartale tego roku do sklepów trafiło około 3 miliony telewizorów Ultra HD. Wzrost rok do roku wyrósł w tym przypadku aż 500%. Słabo? Grubo. Najchętniej wybierane są produkty Samsunga, do południowo-koreańskiej firmy należy 36% udziału w rynku. Na drugim miejscu plasowało się LG Electronics z wynikiem 15%, dalej mamy Hisense oraz Sony z udziałem odpowiednio 10,9%. A 60% wszystkich wysyłek sprzętu przypada na rynek chiński. Co więcej, w samych Chinach udział dostaw telewizorów Ultra HD wynosi już 13%. To ponad dwa razy więcej niż w Europie Zachodniej, gdzie sprzedaż tego typu konstrukcji to jedynie 6% ogólnej sprzedaży TV. To dla kogo te telewizory są robione? Wiadomo, dla swojaków. Nie? Do końca trzeciego kwartału tego roku na rynku pojawiło się 64 miliarda telewizorów 4K. Analitycy twierdzą, że wzrost może być jeszcze szybszy, jeśli do walki o zachodnich klientów staną producenci z Chin mogący zaoferować niższe ceny. No tak. Samsung Galaxy A7 nas interesuje. Assassin's Creed Unity. Nowy patch przynosi jedynie minimalny wzrost wydajności. Ubisoft cały czas łata swoją grę ACU, a efektem tego jest gigantyczny patch mający poprawić ponad 300 błędów występujących w produkcji. Czemu ta produkcja w ogóle pojawiła się na rynku? Na liście znalazły się też informacje o zwiększeniu wydajności, ale według testu przeprowadzonego przez dział Digital Foundry serwisu Eurogamer różnica jest minimalna. Czemu ta gra nie wyszła na początku jak w wersji beta, żeby ludzie ją przetestowali? Dużo lepsza jakość wizerunkowo Ubisoft bym miał. Ludzie by sobie pograli tydzień, dwa, trial by zgasł, potem by wrzucili do sprzedaży i by mieli masę materiału do poprawki, a wizerunek firmy by nie ucierpiał. Nie wiem, kto tam siedzi jako szef. Ale taki ruch mogliby zrobić z następną grą, jeśli mają takie problemy. Rozumiem, że to jest nowy silnik i tak dalej, ale bez przesady. Nabijanie ludzi w butelkę to niezbyt dobry. Zresztą pomysł. Dostali po kieszeni. Akcje firmy poszły w dół. Jak wynika z powyższego porównania wideo, zmiana wydajności jest minimalna na poziomie błędu pomiarowego. No to nawet nie ma o co czytać. Nawet nie chcę mi się tego oglądać. Apple akcje spółki osiągnęły rekordową wartość. Jeśli kogoś Apple interesuje, proszę bardzo, my lecimy dalej. Eizo Color Edge CG3 118 4K monitor do zastosowań profesjonalnych. Eizo zaprezentowało nowy monitor stworzony z myślą o zastosowaniach profesjonalnych, w tym przede wszystkim do obróbki grafiki i filmów. Urządzenie oferuje większą niż w standardowych monitorach 4K przestrzeń roboczą oraz świetne odwzorowanie kolorów. Dodatkowym plusem ma być prosta kalibracja kolorów. Eizo Color Edge CG3184K to 31,1-calowy monitor wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości 4096x2160 pikseli. Urządzenie umożliwia wyświetlenie 1,07 miliarda kolorów i oferuje pokrycie przestrzeni Adobe RGB na poziomie 99%, a DCI P3 na poziomie 98%. Sprzęt oferuje prostą kalibrację obrazu dzięki umieszczonemu w górnej części obudowy sensorowi. Fajnie, nie? Tutaj pewnie ten sensorek. Monitor firmy Eizo może pochwalić się typowym kontrastem na poziomie 1500 do 1 jasnością równą 350 oraz czasem reakcji matrycy wynoszącym 9 milisekund grey to grey. Kąty widzenia zarówno w pionie, jak i w poziomie mają po 178 stopni. Producent zapewnia, że jego produkt oferuje bardzo dobrą jakość czerni, niezależnie od tego, pod jakim kątem spojrzymy na ekran. No, co prawda Eizo, Color Edge, prawda? Na pokładzie znalazły się po dwa złącza DisplayPort 1.2 i HDMI. Podpięcie jednego kabla do któregoś z pierwszych gniazd umożliwia wyświetlenie obrazu w 4K przy odświeżeniu 60 Hz. W przypadku portu HDMI mamy do czynienia z wartością 30 Hz, to normalne. Taka specyfika. Dodatkowo na pokładzie znalazły się też trzy gniazda USB 3.0. Eizo Color Edge CG3184K ma pojawić się na rynku na początku 2015 roku. Produkt zostanie objęty 5-letnią gwarancją producenta. Nie znamy niestety ceny monitora, ale możemy się spodziewać, że będzie raczej wysoka. Grubo będzie. Dobra, jeszcze jedno odświeżonko, zobaczymy, czy coś jest. Nic nie ma, więc można powiedzieć, to by było na tyle. Przypominam, że kolejne newsy przez tydzień się pojawiają na moim Twitterku, więc wbijajcie i followersujcie. Przypominam również o Polish Gamer Network,
wspierać, bo będziemy robić kompa na święta i losować wśród abonentów PGN-u, Terminatorów, więc jeśli się uda, to fajnie, jeśli się nie uda, to też fajnie, po prostu zrobimy zakup mniejszy lub kilku akcesoriów i rozlosujemy więcej nagród. Tak to będzie wyglądało. Dzięki za uwagę, do zobaczyska, Shackle Out.